Jak co roku w hotelu Marriott Warsaw Airport odbyła się ceremonia wręczenia nagród dla najbardziej charyzmatycznych postaci zeszłego roku. Gala, na której wręczane są symboliczne statuetki z wygrawerowanym tytułem Osobowości Roku, skupiła plejadę gwiazd. Nagrody wręczane były w ponad 20 kategoriach. Galę poprowadził doskonale znany Ryszard Rembiszewski, który podzielił się z nami opinią, jakimi cechami według niego musieli wyróżniać się laureaci. To na pewno musi być to osoba, która czymś się wyróżnia. I zarówno w sposób pozytywny, jak i nieraz i negatywny. Bo osobowość to jest osobowość. Trudno nazwać jakimś skandalem osobowość pani Marii Czubaszek, chociaż na pewno niektóre z jej wypowiedzi budziły dużo emocji, ale właśnie na tym polega nasze życie. Wymieniona przez pana Rembiszewskiego Maria Czubaszek pojawiła się na gali jako jedna z pierwszych. Z typowym do siebie dystansem opowiedziała nam o jednym z najbardziej nietypowych wyróżnień, jakie otrzymała w życiu. Najważniejsza, z której jestem najbardziej dumna, to jest 4 lata temu dostałam statuetkę, pierwsze miejsce zajęłam i tytuł zdobyłam Nie najpiękniejsza Polka 2010. Cóż, że w ogóle jeszcze żyję, no to jestem dumna, że nadal jestem nie najpiękniejszą Polką. I teraz połączyć to z osobowością, czyli jestem nie najpiękniejszą osobowością. W kapitule, która decydowała o wyróżnieniach, znalazła się była minister pracy. Byłam członkiem kapituły. Myślę, że to jest wspaniała inicjatywa, że możemy nagradzać, pokazywać nasze wspaniałe firmy, zarówno te duże, jak i mniejsze, które mają bardzo duży potencjał wzrostu. Szczególnie teraz, kiedy walczymy z bezrobociem. To są firmy, które są ambitne, chcą się rozwijać, mają odwagę w podejmowaniu ważnych decyzji i dzielą się swoim sukcesem. Nie sposób wymienić wszystkich laureatów. Na gali pojawiła się Joanna Moro, znana od twórczyni roli Anny German, Piotr Frączewski, Krzysztof Diablo-Włodarczyk i wielu, wielu innych. Zabrakło Lecha Wałęsy, który przesłał do organizatorów specjalne podziękowania. Nagrodę za szczególne osiągnięcia otrzymał także prezes Skoku Wołomin Mariusz Gazda. Fajnie jest, że ktoś docenia, osoba trzecia, osoba obiektywnie, mam nadzieję, oceniająca, natomiast samo odbieranie nagród nie jest najważniejsze, choć przyjemne. Rok 2013, który był najlepszym rokiem w historii kasy. W tej chwili pracujemy nad tym, żeby rok 2014 był nie gorszy. Patrzę z optymizmem w przyszłość, nie tylko w rok 2014, ale również i dalej. Jurorzy docenili także byłego już sportowca, który na stałe zapisał się w historii polskiego sportu. Władysław Kozakiewicz wciąż aktywnie uczestniczy w życiu publicznym. Jego najnowszym projektem jest aktywizacja ludzi w średnim wieku. Były sportowiec zamierza namawiać emerytów i rencistów do aktywności fizycznej, która w końcu wpływa na zdrowie. Żeby wyciągnąć ich z domu, żeby nie siedzieli przed telewizorem, żeby przy szydełkowaniu, tylko wyszli z domu, żeby się spotkali z nowymi ludźmi, poznali nowych przyjaciół. Oto to jest właśnie ten mój nowy cel i myślę, że będzie fajnie. Nie brakowało również emocjonującej części artystycznej. Na scenie pojawił się Jerzy Grunwald, Mateusz Mijal, Natalia Pujszo, Katarzyna Andruszko z Fundacji Ochpera oraz laureatka poprzedniej edycji gali, Alicja Węgorzewska. Skoro nagrodzone zostały były i obecne gwiazdy polskiego sportu, wyróżnienie należało się także gwiazdom muzyki. Który zespół był w zeszłym roku na topie? Bez wątpienia Weekend z hitem, przy którym bawiono się w całym kraju. Z całą pewnością piosenką na tańcze dla mnie w tamtym okresie, co to dużo mówić. Rozjeżdżała wszystko, co stanęło tylko na drodze, wyważała każde drzwi radiowe, nie tylko radiowe. Także no, piękne wspomnienia, sukces niewątpliwy i dla mnie osobiście jako człowieka i jako lidera grupy Weekend ogromne wyróżnienie. No. Dla Ewy Minge, słynnej projektantki, nagroda jest szczególnie ważna. Wymienia ją jako jedną z trzech najważniejszych nagród, jakie udało jej się zdobyć w karierze.
Trzy najważniejsze nagrody. Na pewno ta, ponieważ nie jest pierwszą, to jest seria nagród, którą mam przyznaną przez tą kapitułę. To akurat osobowość za prezentowanie Polski poza granicami. Gwiazdy diamentowe, które dostałam od amerykańskiej kapituły kilka miesięcy temu. Stars Diamond jest dla mnie drugą bardzo ważną nagrodą, ale najważniejszą nagrodą jest medal od mera Rzymu przyznany mi w 2005 roku. Imienny, bity medal za zasługi dla wiecznego miasta, wręczony przez ówczesnego premiera Włoch Silvio Berlusconiego wśród 8 twórców świata. Na Kali pojawiło się 700 znanych osób stanowiących polską elitę kulturalną, biznesową, naukową i towarzyską. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.